Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w dziesiątej już lekcji kursu programowania w języku C. Dzisiaj przyszła pora na operatory bitowe. Wspominałem w poprzednich odcinkach o tym, jak omawialiśmy już sobie operatory, że to jeszcze nie wszystkie. Są jeszcze tak zwane operatory bitowe, mogą się wydawać one troszeczkę trudniejsze od poprzednich. Z reguły, tak dla uczniów, są one po prostu troszeczkę trudniejsze, ale na spokojnie wytłumaczymy sobie je w tak prosty sposób, że okażą się one tak samo proste jak wszystkie inne. Przygotowując się do dzisiejszego odcinka, dzisiejszej lekcji, pozwoliłem sobie napisać już troszeczkę kodu. Nie rozpoczynam dzisiaj od tego projektu, lecz napisanego przeze mnie fragmentów kodu, po to, aby po prostu szybciej przejść przez te wszystkie operatory bitowe, jakie mamy tylko tutaj dostępne w języku C ale będziemy każdy z nich po kolei omawiać, więc i tak zrozumiecie każdą, każdą linijkę, każdy fragment tego kodu, więc tutaj po prostu bez obaw. Dobra, co ja robię na samym początku? Deklaruję sobie dwie zmienne typu integer o nazwie a i b i przypisuję do nich na sztywno wartości 5 i 6. Dlaczego 5 i 6? Taki układ po rozpisaniu tych dwóch liczb na system binarny bitowy, rozpisując je na konkretne bity, Wiem, że ma, mam tutaj jakby do czynienia z każdymi możliwymi układami tych bitów. Jak gdyby chodzi mi o to, że ma, pojawia się je, w pewnym momencie jedynka i jedynka w tej samej kolumnie, później pojawia się 0 i 1 w tej samej kolumnie, 1 i 0 na odwrót w tej samej kolumnie, no i 0, 0 kilka razy się powtarza, ponieważ integer zapisywany jest na 4 bajtach, co sobie udowadnialiśmy, przynajmniej w języku C++, w takim systemie operacyjnym, w jakim się posługuje, a nie innym, jest zapisywany na 4 bajtach, więc tak naprawdę tych ósemek powinienem dopisać jeszcze 3 razy więcej, lecz ja tych skrajnych tutaj z przodu wiodących zer nie dopisuję, bo tam by widniały same zera, a zera z przodu liczby jak wiemy doskonale, nie wpływają na jakby wielkość samej tej liczby, tak tylko uzupełniamy, gdyby mówimy nieznaczącymi zerami z przodu. Te tutaj zera znaczące z przodu i tak są, można powiedzieć, że nieznaczące, ale żeby uzupełnić jeden bajt rozpisałem je po prostu do wartości 8 takich znaków. Więc myślę, że tutaj wszystko jest wyjaśnione. O co chodzi? Dlaczego szóstka odpowiada dokładnie takiemu zapisowi? No jest to dodawanie 2 plus 4 równa się 6, piątka to jest 1 plus. Yy, Tutaj by było 2, tutaj by było 4. 1 plus 4 oczywiście równa się 5. No z tego to wynika, z zapisu liczb w systemie binarnym. Ja tutaj dokładnie od podstaw nie będę tego tłumaczył, ponieważ nagrałem zupełnie osobny odcinek który pod tytułem jak zrozumieć system binarny i tam zostało to wytłumaczone po prostu szczegółowo dokładnie krok po kroku i jak dokonywać takiej konwersji liczby dziesiętnej bo to co mam tutaj po lewej stronie piątka to jest po prostu zapis w naszym systemie dziesiętnym liczby a to w systemie binarnym ale jest to dokładnie sobie równe stąd znak tutaj równości pomiędzy nimi bo to jest dokładnie ta sama liczba i mam dwie takie same dwie, przepraszam nie takie same liczby ale mam piątkę i szóstkę dwie różne liczby po to, aby wykazać operatory bitowe, które działają jak gdyby na dwóch argumentach, ponieważ część z nich będzie jednoargumentowa, jak na przykład negacja poznawana już wcześniej, też była jednoargumentowa, a część z nich będzie dwuargumentowymi operatorami. Unsigned tylko po to, żeby było troszeczkę najłatwiej wykazać negację. Po nic więcej, bez tego unsigned, czyli nie. Czyli integer przyjmowałaby również wartości ujemne, to też by zadziałało, jednak mi będzie łatwiej wykazać pewną właściwość. Dobra, przejdźmy już do pierwszego operatora bit, bitowego, przepraszam. Co by tutaj więcej nie przedłużać tego odcinka, i pierwszym z nich będzie negacja. Każdy z nich sobie opisałem w komentarzu wielolinijkowym i rozpisałem również ich stany logiczne, aby to wytłumaczyć przed ich wyświetleniem. Następnie następuje wyświetlanie tego w ekranie naszej konsoli i zapis tego, jak powinno wyglądać to w kodzie. Nawiasy okrągłe są używane tutaj tylko po to, ponieważ są on. Yy, te operatory są używane wewnątrz strumienia, więc te nawiasy nas zabezpieczają przed generowaniem błędu, są tutaj po prostu wymagane. Jednak sam operator bitowej negacji wygląda w ten sposób, że stawiamy tutaj tak zwaną tyldę i wartość, którą chcemy zanegować, czyli jakąś liczbę, in bądź integer, bądź. Charakter, po prostu liczbę całkowitą. I jaki tutaj będzie tabela nasza wynikowa? Skoro negujemy tutaj jedną wartość, bo to jest operator akurat jednoargumentowy, negacja będzie jednoargumentowa, negujemy tutaj wartość piątki, więc ona jest tutaj jeszcze raz rozpisana. I jaki będzie stan wynikowy? Oczywiście wszystkie bity tutaj muszą zamienić się miejscami, czyli tak naprawdę tam, gdzie były zera wpadają jedynki, więc tutaj uzyskam 4 razy jedynki. Tam, gdzie były 0, a gdzie będzie jedynka uzyskamy wartość 0. Oczywiście, na przemian, tak jak działała negacja również w przypadku y, operatorów logicznych, tutaj się nic tak naprawdę nie zmienia. I tutaj odwracamy wartości i tak naprawdę te wiodące zera, których nie widzę tutaj po lewej stronie, one również zostaną zamienione na jedynki. Stąd jaka tutaj będzie wartość dziesiętna po przeliczeniu, co bym tutaj wpisał? No w głowie, z głowy tego nie wyliczę, myślę, że nikt w stanie, nie był z Was nie byłby w stanie wyliczyć tego z głowy, ponieważ musielibyśmy liczyć kolejne potęgi dwójki, one by tak narastały aż do ostatniego bajta w zapisie Integer'a. Będzie to po prostu pewna, bardzo duża liczba w systemie dziesiętnym, której tutaj w, z głowy po prostu nie jestem w stanie wyliczyć. Będzie to tak naprawdę zakres maksymalny dla assign int, który już jesteśmy łatwiej sobie w stanie wyznaczyć, czyli największa liczba zapisywana w assign in, minus tak naprawdę wartość 1. Plus, dwie, przepraszam, 4, czyli tak naprawdę wartość minus 5. Największa wartość, minus 5. Tak można też, taka by była też prawidłowa odpowiedź. Największy zakres unsigned in, minus 5. To też jest prawidłowa odpowiedź i wyświetlmy to na ekranie naszej konsoli. Dokładnie tak, to jest ta wielka liczba tutaj, która równa się ponad 4 miliardy, bo użyliśmy właśnie tego unsigned. Stąd ona jest tutaj nie 2 miliardy, a 4 miliardy, aż taka duża. No i to by się tutaj zgadzało, tak. Myślę, że więcej nie ma co tłumaczyć, jak działa operator bitowy negacji. Bardzo prosto stawiamy po prostu przed liczbą operator tilde. No. Więcej tu nie będę tłumaczył. I zamieniamy każde jedynki na zera, a, jeden, a zera na jedynki w drugą stronę. Troszkę ciekawej będzie w przypadku bitowego enda, czyli takie zwane bitowe. I mówi się też na to czasami mnożeniem logicznym. Y operator, który stawiamy to jest pojedynczy ampersand. Tak jak mówiłem, ampersand będzie jeszcze kiedyś używany pojedynczy, bo w operatorach logicznych używaliśmy podwójnego. I dokładnie tutaj to stoi w tym samym miejscu, wyświetlany na ekran naszej konsoli. Ale przejdźmy do naszej tabelki z wynikami. Tu, to, tu sobie te zera już pozwoliłem uzupełniać, bo w każdym praktycznie przypadku te wiążące zera pozostaną zerami, bo end dla dwóch zer co robi? No 0 i 0 to jest jeszcze większe kłamstwo, więc musi pozostać 0. Więc tutaj to zero zostawiamy. To dokładnie samo wynika z operatorów logicznych. Więc skoro znamy już ten operator logiczny, to tak naprawdę stosujemy go dla tych liczb w jednej kolumnie, które stoją w jednej kolumnie. Indywidualnie, tak? Dla każdej z tych kolumn z osobna stosujemy taki operator logiczny, który już poznaliśmy. Logiczne i, I każdą z tych kolumn musimy dokładnie tak zrobić. 0 i 0 daje nam 0. Wiemy, że dla operatora AND tylko wartość 1 i 1 pozwoli nam uzyskać wartość 1. 0 i 1 to jest nadal fałsz i 1 i 0 to jest nadal fałsz. Tylko dwie jedynki, które stałyby w kolumnie przy operatorze AND, mogą nam dać wartość prawdy. Więc obliczając to sobie na system 10, bardzo łatwo policzyć, że powinno dać nam to wynik 1, 2, tu stoi 4, to wynika z systemu binarnego, więc powinno dać nam wartość 4, bo tylko tu stoi jedynka. I zobaczmy, czy przy to, że AND właśnie postawiona jest wartość 4, dokładnie tak się stało. Dziesiętnie jest to 4, więc wszystko zadziałało z użyciem operatora bitowego end. Przejdźmy do ora, bardzo podobnie będzie działał do enda, bardzo podobnie, tylko jego bramka logiczna troszeczkę się różni. Przejdźmy od razu do tabeli wynikowej. Wiemy, że dla dwóch zer or daje nadal 0, więc to uzupełniamy sobie zerami, tak jak było 0 i 0 to nadal 0. 1 i 1 to jeszcze większa prawda. Wystarczy nam jedna jedynka, więc dwie jedynki spełniają również nasze założenia, więc wynikowo musi być 1. 0 lub 1 daje nam 1, bo oczywiście wystarczy nam co najmniej jedna jedynka dla uzyskania prawdy, więc 0 lub 1 daje nam oczywiście wartość 1 prawdy. 1 lub 0 daje nam oczywiście wartość prawdy, bo występuje jedna jedynka. No i teraz musimy sobie sumować te trzy wartości dziesiętnie, czyli dodajemy 1, 2 i 4, co powinno dać nam wynik 4 plus 2, to jest 6 i 1, powinno dać nam wynik 7 przy operacji OR. I oczywiście y, operatorem OR. Tutaj stoi po prawej stronie wypisany, również w tym miejscu jest pionowa kreseczka, ale teraz pojedyncza. Nie ta jak w przypadku logicznych operatorów, gdzie była to podwójna kreska pionowa. Tutaj jest pojedyncza i dokładnie mówiłem, że wynik powinien się pojawić 7, i taki wynik 7 oczywiście się pojawi w ekranie naszej konsoli. Tak więc możecie mi ufać również na wskazanym tutaj dowodzie, nie tylko na słowo, ale również w wykazanym tutaj dowodzie. Dobra, przejdźmy, myślę, że do najciekawszej z dzisiejszych bramek, XOR. Dużo z osób jej po prostu myli, bo jest ona już troszkę rzadziej wykorzystywana niż bardzo często OR i AND. Nie ma swojego logicznego odpowiednika. W przypadku właśnie operatorów logicznych jest za to stworzony dla niej operator bitowy, i XORa stawiamy za pomocą takiego tutaj daszku, taka szczoułeczka w górę. To jest operator bitowy XOR, oczywiście również na dwóch argumentach pomiędzy dwoma liczbami. Stąd mój wykres tutaj zawiera dwie liczby, piątkę i szóstkę. No i przechodzimy do wynikowego tutaj rozwiązania. Dla ZER już stawiłem Zera, tutaj nic się nie będzie zmieniało. W przypadku tych wszystkich operatorów dla dwóch ZER zawsze uzyskujemy wartości 0. Tak będzie i w przypadku Xora, więc 0 i 0 daje nam 0, i teraz małe zaskoczenie. 1 i 1 w każdym dwóch przypadkach dla enda i ora zawsze dawało nam wartość 1, czyli prawdę. Tu ten Xor właśnie w tym miejscu ma różnicę względem y, ora, że tutaj dla dwóch jedynek daje nam 0. Stąd też jego nazwa jest przybliżona do ora, bo zobaczcie, że w swojej nazwie zawiera y, y, Nazwę or tak sama w sobie nawiera, zawiera nazwę or yy, ale jest dodatkowo z przodu xx które oznacza exclusive or czyli jest to troszkę odwrócone or które dla dwóch jedynek nie daje nam wartości prawdy, a daje nam zawsze wartość prawdy i tak najłatwiej to zapamiętać, dla dwóch odwrotnych sobie bitów. Kiedy bity są sobie różne, tylko i wyłącznie wtedy daje nam prawdę. Więc 0 i 1 są dwoma, dwoma różnymi wartościami, daje nam oczywiście prawdę. 1 i 0 to też dwie różne wartości, po prostu ułożone w odwrotnej kolejności, więc również muszą nam dawać prawdę. Kiedy wartości są sobie takie same, w jednej kolumnie 1 i 1 mamy wartość 0, a kiedy są 20, to oczywiście też jest 0, bo tak jest w każdym przypadku. Czyli exclusive or powinien dokładnie tak zadziałać. A sumując to dziesiętnie, powinienem uzyskać 1 plus 2. No bardzo łatwo to dodać, powinienem uzyskać wartość 3. Zobaczmy, czy tak też się stanie. Przy bitowym ksorze mam dokładnie postawioną wartość 3. Dobra, pozostaje nam dwa ostatnie operatory bitowe do omówienia, i to tak naprawdę wszystko na ich temat. Prawda, że wydawało się to na początku troszkę trudniejsze, a okazuje się bardzo proste. No oczywiście, że tak. Yy, dobra, bitowe SOR mamy za sobą. Mamy teraz ostatnie dwa operatory bitowe, które są do siebie bardzo podobne, ponieważ obydwa to są przesunięcia bitowe, z tym, że jedno z nich będzie w prawo, a drugie z nich będzie w lewo, więc niejako będę omawiał je prawie że równocześnie dwa naraz. Wyświetlam teraz obydwie te linijki naraz, ale zacznijmy od przesunięcia bitowego w prawą stronę, zgodnie z tym, co mam tutaj napisane i co tutaj będzie się działo dokładnie nasze bity z góry, czyli z tego naszego wejścia, co mieliśmy, musimy przesunąć miejscami w prawą stronę. I to wszystko, co musimy tutaj tak naprawdę zrobić. Bardzo proste zagadnienie, ponieważ tak patrzymy sobie to, co było wyżej, to co musi być w tym miejscu, tak naprawdę musi być to, co wyżej i brane z lewej strony czyli 0, bo tak wszystko, jak gdyby musimy sobie wyobrazić, że skoczy w prawą stronę, to 0 skoczy tutaj w prawą stronę tego, to 0 skoczy w prawą stronę w miejsce tego i tak dalej, czyli skoro tu było 0, to tu musimy wstawić 0, jedynka była w tym miejscu, czyli musimy ją przesunąć o jedno w prawo, 0 było w tym miejscu, czyli musi być tutaj 0, no była jedynka, ale ona już tam wypada, bo nie mieści się po prostu w tym zakresie, co? no tracimy pełną informację, przesuwając tak bitową liczbę, a to, co wskakuje z samego początku, będzie oczywiście 0, to jest bardzo ważne, bo nie mamy jak gdyby liczby skrajnie lewej, którą byśmy wzięli o w to miejsce tutaj, no tu nie mamy żadnej wartości, więc domyślnie wpadają tutaj po prostu wartości 0. Nie 1, bo to by nam generowało bardzo duże liczby i zakłamywa zakłamywałoby nam to dość znacznie liczbę. Wpadają po prostu zera, które są nieznaczące. Więc przesuwając tak bitowo liczbę w prawą stronę, jest to oczywiście operator, czego jeszcze nie powiedziałem, podwójny znak w prawą stronę nawias ostry, co również używamy do strumieni. Używamy również do operatorów bitowych przesunięcia w prawą stronę i w lewą, tym, że w lewą różni się to, tym, że te nawiasy ostre są w lewą stronę. Zgodnie z, z kierunkiem tych strzałek przesuwamy właśnie bitowo nasze liczby i jest to jak gdyby operator dwuargumentowy, ale jest to jak gdyby jedna zmiana na rzecz której wykonujemy działanie, a druga jest to jak gdyby tylko czynnik, o jaką liczbę przesuwamy bitowo naszą liczbę. Ja tutaj wstawiłem wartość 1, dlatego mój wykres odpowiada dokładnie takiemu zapisowi przesunięcia bitowo OWI o jedną wartość w prawą stronę. Gdybym tutaj podał 2, to ten mój wykres oczywiście tutaj nie byłby już spełniony i te wszystkie bity musiałbym przesuwać o dwa miejsca, czyli ta jedynka by wskoczyła dopiero w to miejsce, a tutaj byłoby uzupełniane to zerami. Ja tutaj podaję na przykład tylko do przesunięcia bitowego o jedną wartość, ponieważ o więcej możecie sobie potestować już sami, ale działa to w sposób analogiczny. Dobra, upewnijmy się, czy ten mój wynik tutaj jest na pewno dobry, czy was tutaj nie kłamie. Powinienem dziesiętnie uzyskać wartość 2, wynika to z systemu binarnego. Dwójkowego. Zobaczmy, czy tak dokładnie się stanie. Przesunięcie bitowe w prawą stronę daje nam wartość 2. Dokładnie tak się zgadza. To, co sam sobie obliczyłem, dokładnie to samo wynika z kodu. Sprawdźmy jeszcze na szybko przesunięcie bitowe w lewo, ponieważ będzie to działało dokładnie tak samo, lecz bity przesuwają się w drugą stronę. Tak więc w to miejsce powędruje jedynka, skoro jest nad tym, i w i o jedno w prawą stronę, bo przesuwamy znowuż o wartość 1 w lewo. Gdybyśmy przesuwali o więcej liczby, o większą wartość, to oczywiście musielibyśmy się przesunąć jeszcze jeden bit. Tutaj, by, tutaj by stało oczywiście nad 1, a przesuwamy się w prawą stronę, więc stoi 0. Co tutaj stoi? Kolumna oczywiście do góry, ale w prawą stronę stało 1. No i teraz tak dla x przesuwamy się do dla tego x skrajnego przesuwamy się do góry na górny wiecz, ale też w prawą stronę. Tu nic znowuż nie ma do pobrania. Gdy nic nie ma do pobrania, zawsze wskakują nam wartości yy, zera. I więc tak będzie również w tym przypadku. Zawsze, jak coś pobieramy, to musi być to 0. Nie możemy wyczarować sobie jakiejś liczby, która byłaby wartością, bo jedynka zawsze odpowiada jakiejś wartości. My tutaj musimy wstawić logiczne 0. Przeliczmy to sobie dziesiętnie na szybko, czy na pewno to się nie zgadzało. Ta wartość tutaj stojąca ma wartość 8, natomiast tutaj my liczymy sobie 1 i 2. Jest to 2. 8 plus 2 po sumowaniu daje nam oczywiście wartość 10, więc wynikowo powinniśmy uzyskać wartość 10. Dziesiętnie, zobaczmy, czy dokładnie tak się stało. I pitowe przesunięcie w, prawo, w lewo w stronę tym razem dało nam oczywiście wartość 10. Gdybym to przesunął bitowo dwa razy, oczywiście ta wartość by była dużo większa, bo jest już wartością 20. Te wszystkie jedynki skoczyły o Jeden krok dalej, myślę, że to jest dość oczywiste. To nam daje na szybko policzone 1, 2, 4, 8, 16 plus 4. 16 plus 4 dokładnie zgadza się, że jest to 20, więc możemy to sobie sami sprawdzić, że tyle to jest. Możemy bitowo to sobie przesuwać o większą wartość, jaka jest tutaj po prostu zadana. Dobra, to już wszystkie operatory były i dokładnie, licząc na szybko, 6 operatorów bitowych. 3, 4, 5, 6 dokładnie, tak? To już wszystkie 6 operatorów bitowych, jakie dzisiaj poznaliśmy. Więcej już ich nie ma. Prawda, że wydawało się to na początku dość trudne, a okazało się wyjątkowo proste. No, myślę, że również tak uważam. Bardzo serdecznie dziękuję Ci już za uwagę w dzisiejszym odcinku. Liczę oczywiście na subskrypcję mojego kanału, abyś nie przegapił kolejnych odcinków serii programowania w C. Liczę również na oceny pod materiałem, komentarze i do usłyszenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!